Cześć, witam serdecznie, Boom Szakalaka, Fishing Planet, Event Halloween. Słuchajcie, lecimy z kolejną misją i tutaj wczytujemy się w drugą stronę pamiętnika, rzymska tajemnica. Podróżując rzeką we Włoszech, zauważyłem dziwne amfory wyrzucone na brzeg. Zabroniono mi nawet się do nich zbliżyć. Podobno kiedyś kapitan rzymskiego statku handlowego Aurelia obraził syrenę, która szukając zemsty wpłynęła do rzeki Tyber i przeklęła tutejsze wody. W rezultacie zwykłe węgorze przekształciły się w dwugłowe potwory o niesamowitej sile i pragnieniu zniszczenia. Syrena zrzuciła na węgorze magiczne zaklęcia i stworzyła iluzję, aby dezorientować załogę. Zaatakowały statek kapitana, rozrywając jego bok i maszty potężnymi szczękami. Statek szybko zatonął, zabierając ze sobą cały ładunek i załogę. Krążą pogłoski, że węgorze dwugłowe nie zniknęły, a magia syreny nadal działa. Do usunięcia tego zaklęcia potrzebny jest kamień labradorowy, który dawno temu został ukryty w starej studni w pobliżu starożytnego dworu. Bez niego potworów nie można pokonać. No i słuchajcie, my postaramy się te potwory dzisiaj pokonać. Rzeka Tyber. Musimy zapolować na węgorze dwugłowe, ale żeby zacząć na nie polować, musimy przejść jakby tutaj cały wstęp. Więc najpierw pierwszą rzeczą, którą musimy wykonać, jedziemy do rzeki Tyber. W głębokiej nocy, podczas głębokiej nocy chyba chodzi, znajdź widmo statku handlowego. Później musimy złapać bolenia pospolitego, klenia lub lipienia pospolitego na krwawe muchy, 13 sztuk aż. Później 20 brzan lub karpi na kulki z ciasta krwawego. No to tu już będzie spory połów, który nas tutaj czeka. W nocy musimy wziąć zepsute wino z beczki przy posiadłości. O północy wlej krew 33 ryb, czyli te chyba te ryby, które wcześniej złowimy, i zepsute wino z beczki do starożytnej. Musimy tą krew i te wino wlać do beczki przy studni posiadłości. I w ten sposób zdobędziemy płaską wahadówkę z labradoru, która blokuje moc węgorzy. No i chyba jak już zdobędziemy tą tutaj wahadóweczkę, 28 gramów, no to kurde, będziemy mogli na te węgorze zapolować. No ale tutaj widzę, że całkiem spora misja nam się szykuje, aż 33 ryby do złowienia, więc czuję, że będzie drogo, bo trzeba będzie sporo złowić rybek na te przynęty, które pewnie trzeba będzie dokupić. Ja już tam polatałem wczoraj po tych łowiskach, parę tych much, tych kulek ciasta zebrałem, ale to widzę, że to trzeba będzie dokupywać, bo prawdopodobnie znając życie, słuchajcie, na te kulki i na te muchy będzie brało też 30 tysięcy innych ryb. Dlatego tak, słuchajcie, mamy te grunty, tu mam cały zestaw najmocniejszy, ja to łowiłem na tym, słuchajcie, ja na tym łowiłem na gdzieś na tych Amazonkach, więc tutaj te wędki w ogóle nie zmieniam, mam tu dużo gruntów, jeden spławik i jakieś dwa spinningi, ta wahadówka, którą później będziemy musieli tam używać, to jest od 28 gramów, więc tutaj tam widzę, że ta wędka ma od 24 startuje, także będzie w porządku. Okej, nie przedłużając, słuchajcie, udajemy się na rzekę Tyber. W międzyczasie sobie tutaj popijam kawkę, żeby zebrać siły do walki z dziwami. Słuchajcie, staniemy tutaj na punkcie przy łódce. Tam się chyba też jest punkt odbioru tej przynęty. Może akurat nam wypadną jakieś kulki, bądź te robaczki, które pomogą no zawsze tam, że tak powiem, zbić cenę tego całego eventu. A kurde, łakocie. Dobra, one też tam służą do połowu czegoś, no ale to nie chcielibyśmy tego. I teraz tak, w głębokiej nocy musimy znaleźć tutaj widmo statku. No dobra, wsiadamy na łódkę. Ja mniej więcej chyba kojarzę, gdzie ten statek można się spodziewać. Więc słuchajcie, za chwilę widzimy się przy stateczku. Pozwoliłem sobie już przewinąć czas do nocy i słuchajcie, tutaj mamy tą posiadłość, do której musimy się udać, żeby zebrać te wino. Nie wiem, czy ja tutaj będę mógł zacumować. Możemy przybić, słuchajcie, udamy się tutaj do tej posiadłości. To chyba o tej posiadłości było mowa w tej naszej misji. Tak, tutaj ewidentnie. Ewidentnie to jest to miejsce, słuchajcie, szukamy wina, tu są jakieś beczki. Gdzieś to jest, o jest, zepsute wino. Okej, czyli zepsute wino mamy. Jakie dźwięki. Zepsute wino mamy znalezione, szybko obejdziemy tą posiadłość w koło, tak żeby sprawdzić, upewnić się, że
Tutaj już mamy wszystko zebrane. Nie ma tutaj może jakiegoś dodatkowego miejsca, gdzie możemy podebrać jakieś przydęte. Nie, tutaj macie, zobaczcie, chyba tak, tutaj mamy tą tą studnię, w której później wlejemy te wino i krew tych 33 ryb. Dobra, więc słuchajcie, wracamy na łódkę i szukamy. O kurde, spadam stąd. To jest strasznie. Słuchajcie, musimy 33 ryby teraz upolować. Gdzie ja tą łódkę swoją zostawiłem? Dobra, spadamy stąd. Teraz musimy znaleźć widmo tutaj tego statku handlowego. O, proszę, chyba już mamy. Okej, tutaj widzę, gracze chyba też się bawią w event. Okej, tutaj mamy tutaj ten statek, to ja myślę, że tutaj możemy... Czemu ja tutaj nie mogę... Nie można tutaj przybić, przepraszam. Myślałem, że tu z wyspy będę mógł sobie połowić. Przepraszam. Może z tej? Bo na jedną wędkę to coś czuję, żeby nam chwila zeszła. Nie można tutaj z tej wyspy korzystać? Ale szkoda. Dobra, słuchajcie. Nie da się tak, to spróbujemy inaczej. Tu mogę. Dobra, tu się rozkładamy. Słuchajcie, nie wiem jak tutaj by było, jakie wędki by się tutaj dobrze sprawdziły. Mi się wydaje, że tutaj chyba te spławiki, nie? W dużej mierze. Tutaj mamy ten spławik, myślę, że jakieś pół metra, 60 cm, bo tu mamy przypon, może być. Haczyk mam jedynkę. To jest pod czwórką. To myślę, że tutaj, że ten spławik będzie ok. Rzucimy to dziś przed siebie i będziemy taki test wykonywać. Mamy 8 much, musimy złowić 13 lipieni, więc na pewno będziemy musieli dokupić tych much. A ja jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, spróbuję tutaj może dorozłożyć tutaj pod szóstką, siódemką. Ok, tutaj wrzucimy jakieś też haczyk i jedynki. I słuchajcie, ja rzucę te muchy z gruntu i po prostu zobaczę, co będzie brało na ten grunt. Jeżeli będą te rybki, które potrzebujemy, no to zostawię. Jeżeli nie, no to będę łowił tylko tym spławikiem. Wtedy dla was będzie taka jakby podpowiedź, że warto więcej tych spławików ze sobą zabrać. A ja mam nadzieję, że uda nam się... Gdzie tutaj te muchy są teraz? Ja mam nadzieję, że uda nam się z gruntu też na tą muchę złowić ryby, które potrzebujemy do eventu. Na później nas czeka łowienie tych brzan i karpi. Z tego co pamiętam, brzan i karpie łowiłem po tej drugiej stronie tego murka, także tutaj nie będzie jakby za daleko. Nie wiem też, czy kurde, ja nie musiałbym być bliżej tego statku, ale to może wystarczy tylko to, żeby po prostu być w zasięgu widoczności tego upiornego statku, który został zatopiony przez dwugłowe węgorze. jak absurdalnie by to nie brzmiało. Słuchajcie, 13 ryb przed nami. Wracam do was, jak się tutaj sygnalizatorki odezwą i będziemy mieli pierwszą rybę na haku. Słuchajcie, wziąłem się, przestawiłem, ponieważ w tamtym miejscu za bardzo ryb nie mogłem natrafić. A tutaj wymyśliłem takie miejsce, które pamiętałem też właśnie ze starego łowienia, gdzie łowiło się boleni. Słuchajcie, tutaj misja wymaga od nas łowienie boleni, a przy okazji tutaj też występują karpie, więc jakby połączyłem to dwa w jednym. I tutaj na wędkach gruntowych mam zarzucone te krwawe ciasto na karpie. Jak widzicie, tutaj z boku już dwa takie karpie złowiłem. I do tego łowię bolenia. Słuchajcie, haczyk 1-0, gruncik na spławiku 10 cm, przez co te branie praktycznie tego bolenia, mam nadzieję, że za chwilę nastąpi, już złowiłem 6 sztuk, widać, jak on tam wskakuje w tą muchę. Tu już mamy kolejną rybkę, widzę, więc może coś z gruntu od razu.
Z gruntu jak na razie nie trafiły mi się jeszcze przyłowy, ale haczyki używam 2.0, 4 do 4.0, tak żeby w razie czego jakieś dziadostwa nie łowić. No i widzicie, kolejny karp. Tutaj ten karp, że tak powiem, się złowił, więc odkładamy. A jedną sobie tutaj z powiczkiem łowię tutaj. O, tu prawdopodobnie będziemy mieli dziadostwo. Przegapiłem ten moment. Słuchajcie, przegapiłem ten moment, żeby popatrzeć na branie, że nie wychyla mi się ten boleń atakujący. No i straciliśmy jedną muchę na okoniu. To się może zdarzyć, ale na ogół na gruncie 10 cm tutaj fajnie widać tego bolenia atakującego. Jeżeli nie pokazuje się boleń, słuchajcie, zwińcie wędkę, żeby nie stracić tej krwawej muchy i będzie ok. Zaraz pokażę jeszcze wam mapę, jak zwinę wędkę. Tylko chciałbym jeszcze tutaj poczekać. Może właśnie ten atak tego bolenia będzie widoczny. To naprawdę bardzo fajnie widać. On tak wręcz wyskakuje z tej wody. A teraz akurat, kurde, jak włączyłem nagrywanie, to się nie chce pokazać. No. I to jest zaraz tutaj blisko tego punktu, w którym zaczynacie, że tak powiem. Tutaj jest w ogóle resp niedaleko, bo to jest przy tym moście. Kto tam mniej więcej już trochę ten Tyber, rzekę Tyber ogarnia, to wie, tutaj jest ten most, w którym się łowi te bolenie. To jest takie popularne miejsce. A tam nie chciałem na tych lipieniach się tam tłoczyć. Raz, że one tak średnio mi tam brały. Może nie byłem w tym miejscu. A dwa, że tamte miejsce zaraz obok, które jest też pod karpia, ono jakoś też tam oprócz karpi i brzan to przynosi. No to już od razu zwijam. Aj, kurde. Kurde, chciałem wam pokazać bolenia i dwa okonie pod rząd. No może się to zdarzyć. Może się tak też przytrafić. 6 teraz miałem ryb praktycznie pod rząd boleniowych. A ten okonek widzę, że on tam, jak już zadzwoni, to już jest za późno. Słuchajcie, jak już zadzwoni, to już jest za późno. I do czego zmierzam? I tam właśnie w tym miejscu karpiowo-brzanowym, tam jakoś miałem wrażenie, że oprócz tych karpi i brzan, to bardzo dużo jakiegoś takiego sumika jest i ten sumik te ciasto nam wpierdzielał, a tutaj na razie, jak mówiłem, na haczykach 2.0, 4.0, na razie mi się jeszcze nie przytrafiło jakiegoś tam przełowu, chociaż no nie wykluczam, pewnie tutaj też ten sum się będzie mógł trafić, nie? Słuchajcie, jak ten, jak spawik tam przepłynie kawałeczek, nie ma brania, no to sobie przerzucamy. Od razu wam pokażę na mapce, sobie zaznaczyłem ten punkcik, mniej więcej gdzie rzucać. Słuchajcie, to się znajduje tutaj. Jakbyście chcieli też skorzystać z tego sposobu, no to tutaj tu łowię dwa etapy robię w tym miejscu tej misji. Przy tym moście, tu jest res na moście, schodzicie na dół i możecie próbować atakować. Mam nadzieję, że za chwilę wam pokażę jakieś bolenia, nie? W międzyczasie odzywa się sygnalizator, więc zobaczymy, co nam się tutaj trafi na wędkę morską. Mamy 4 na 20, zobaczcie, czyli jakiś młody karp. Tutaj mamy kolejną rybkę. Też kolejny karp, mały. To nie chodzi nam o wielkość tutaj tego karpia, bo też właśnie co miałem powiedzieć, że prawdopodobnie jakbyśmy tutaj wzięli wędkę spodową, jakąś zanętę na karpia, może przynęcili, może tych brań by było jeszcze więcej, jeszcze częściej, ale też słuchajcie, tak jak tutaj i tak łowię z spławikiem, więc dopóki te ryby na spławiku nie są wyłowione, to tutaj te karpie od czasu do czasu biorą, więc też jest ok. Jak mówiłem, no na razie nie mamy sumów, niestety na spławik dwa okonie, ale i tak jest nieźle. O, tak jak teraz widzicie, no branie tego bolenia wyskakującego w tą muchę, no nie da się pomylić z niczym innym. No i teraz mamy kolejnego bolenia do zaliczenia tutaj misji, także bardzo fajny sposób. W jednym miejscu można, że tak powiem, zaliczać jedne i drugie rybki do misji. No i chyba jest ok. Chyba jest ok. Jak macie inne miejsce, oczywiście możecie napisać, gdzie wyłowiliście te ryby, czy bardziej tam na tych lipieniach, czy może przy tym murku. No ja tutaj przy tym moście,
jakoś mi to wyszło tutaj, że mi jest tam najłatwiej. Tam widzieliście, na samym początku powstałem trochę, pokombinowałem, poprzewijałem dni i tak dalej, ale nie było tego efektu. Tutaj mi się udało jakoś te ryby wypracować. No i bawimy się w ten event. Chociaż muszę wam powiedzieć, bo się tutaj zdążyłem wczytać troszeczkę w międzyczasie, trochę jeśli chodzi o ten event. No, fajnie wymyślone, ale chyba całość nie ukończymy w tym roku. Chyba w przyszłym roku, jeżeli będzie dalej ta sama misja Halloweenowa, wtedy może uda nam się dojść do końca. Z tego tytułu, że tam bodajże chyba siódmy czy ósmy etap wymaga złowienie ryby potwora na Kongo, tak żeby mieć całość zaliczoną. I później jeszcze jest jakby dogrywka na Japonię, ale tam na tą Japonię to wraz z tą wędką dostajemy ten żeton na 3 dni, więc to by nie było problemem, bo przez te 3 dni można sobie dokończyć te misje na Japonii. Ale no, problem jest Kongo. Ja nie mam jeszcze levela na Kongo i raczej robiąc sam tylko ten event, no to nie uda mi się tego dobić. Więc po prostu bawimy się do tego momentu, do którego będę mógł dojść. O, widzicie? Kolejny boleń. On tutaj wystawia ten łeb, więc takie brania, czekacie, zacinacie i jest ryba do misji. No widzicie, ten oko niestety jest szybki i tam trzeba uważać. Można też łowić z łódki, rzucając pławik bardzo blisko. Wtedy od razu na tym 10 cm to widać, jaka podejrzewam, jak będziecie gdzieś tam łowić pod nogami, to będziecie widzieć pod spławik, jaka ryba podpływa. Bolenia widać z brzegu, ale podejrzewam, że z łódki tego okonia będzie widać, więc w momencie, kiedy widzicie, że okoń się tam coś interesuje tematem, to zwijacie w ogóle zestaw i przerzucacie, nie? Powiem wam jeszcze tak a propos tego eventu. No, tak jak mówiłem, no, ogólnie mi się to wszystko fajnie podoba. No, coś innego, kurde, zmienia mi się przynęta. Coś innego, coś można fajnie połowić, szczególnie jak robiliście już te poprzednie, gdzieś tam zaliczyliście, no to tutaj mamy jakby nowe ryby, potwory i tak dalej, i tak dalej. Ale mam wrażenie chyba, tak mam jeszcze tego Frankensteina, z tego Frankenfisha z tamtego roku. I pamiętam, że tam też się chodziło po tych dyniach rozsianych po mapach, zbierając te przynęty i tak dalej. To mam wrażenie, że wtedy jakoś tak mniej dziadowano, nie? W sensie, co mam na myśli teraz, że żeby teraz na przykład nazbierać tych krwawych much, czy tego ciasta, które pozwala nam łowić, to naprawdę trzeba się nachodzić, mieć raz, że farta, a dwa, że nawet jak uda nam się trafić tą jakby te koło, bo teraz tego koła losujemy, takiego ze statku jakby, no to i tak dostajemy tam dosłownie jakieś parę sztuk, nie? Po dwa, po trzy, po dwie, trzy takie przynęty, także pod tym względem jest sporo gorzej niż ten Frankenfish z poprzednich lat. No bo tam wtedy miałem wrażenie, że łatwiej byliśmy w stanie nazbierać sobie tych przynęt, które są wymagane do łowienia. Oczywiście tam można było delikatnie się wspierać tymi złotymi monetami, a tutaj w tym roku jest tak jakoś, mam wrażenie, że bez wsparcia złotych monet to naprawdę ciężka sprawa. Już pomijając te levele, pomijając to wszystko. Tu obawiam się, że będzie tłum. Tak, i mamy pierwszą rybę, którą nie chcieliśmy złowić, no a niestety się złowiła. No ale to i tak jesteśmy bardziej do przodu względem much, no bo tam już tych okoni mieliśmy parę sztuk. O, tu nam coś wziął na spławik. Niestety też prawdopodobnie kolejny okoń. Przewinąłem przed chwilą dzień, bo tych brań jakoś tak strasznie zmalało. No i przyszły takie ryby, których nie chcieliśmy. Ale za to już tutaj rybka w kolejnym rzucie taką, jaką potrzebujemy. Tylko kurde, tak patrzę, że zabraknie mi jednej muchy. Jeżeli teraz bym każdą kolejną wyciągał już tą właściwą, to i tak będzie o jednej za mało muchy. No i twórcy już się cieszą, no bo chyba tych pakiet much znowu trzeba będzie to kupić. I tak jak wspominałem przed chwilą, jako że no po wczytaniu się w tą misję, przejrzeniu jakie tam są opcje i zobaczyłem, że po prostu no nie będę w stanie tego mógł ukończyć, przynajmniej w tym roku, no może w przyszłym już będę miał te 75, żeby Kongo zaliczyć, no to raczej nie traktujcie tego jako takiego, nie wiem, poradnika, ponieważ no nie dojdziemy do końca, nie pokażę wam na pewno wszystkich ryb w tym roku, no ale bardziej to traktujcie jako taką moją relację z tego eventu halloweenowego. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy.
może w pewnym momencie w ogóle uznam, że koszty, jakie trzeba ponieść, są za wysokie względem tego, co mogę zyskać, no i poczekamy na lepsze czasy. Ale na razie próbujemy. Węgorze na pewno dopadniemy dwugłowe, słuchajcie, bo tam trzeba uratować tą załogę, te dusze tych pożartych marynarzy. O, i to już kurdeczka. Słuchajcie, z tym okoniem jest tak, że no widzę, że nie da się tego nie zaciąć w momencie, kiedy już zadzwoni. Jak już zadzwoni, to już ten okoń siedzi, nie? Ten boleń, to tam widzicie, że on jeszcze skacze, ale tego okonia, jak się pozbyć, ciężka sprawa. To chyba tylko łódka może nas uratować. Chwilą próbowałem branie okonia jakby nie zacinać, ale też było przegapiłem branie i, że tak powiem, muszka została zjedzona. No, ale tutaj mam kolejnego bodlenia. Na razie grunt coś troszeczkę zamilkł, więc słuchajcie, no trzeba niestety dokupić. Dokupić much. Jest jak jest, no nie będzie inaczej. Kurde, coś mi się cały czas... A, bo tutaj jak Z przyciskam, to mi się przecież wybór tych przynęt pokazuje. No nic. Próbujemy dalej. Słuchajcie, ten grunt no tutaj nie działa jakoś super mocno. Mamy te 6 na 20. Ja i tak sprawdzę tam przy tej tamie. Jeżeli tutaj skończę ten... skończę te klenie, bolenie i tak dalej. No tutaj głównie bolenie w głowie. To przeniesiemy się tam jeszcze pod tą tamę. Zobaczymy, czy tych karpi tam może i tych brzan będzie się trafiało więcej. W chwilach oczekiwania na bolenia trafia się od czasu do czasu mały karp. No i o to chodzi. Tak długo jak nie jest to sum, tak długo jak musimy tutaj łowić bolenia. O, coś nam uderzyło, więc trzeba się na spławik. Obawiam się, że to może być nie to, co chcemy. Jednak nie, jednak to był boleń. Dobra, to jednak to chcieliśmy. Tutaj kolega właśnie robi to, o czym mówiłem, że też można spróbować. Czyli nęci sobie tutaj pod karpia. 4 karpiówy. Tutaj, o, chyba zwrócił na nas uwagę. To już nie podglądamy. Ale właśnie podnęcone może być tak, że tych brań po prostu jest dużo więcej. O, jeśli chodzi o bolenia, to w tym momencie akurat bierze ostatnia sztuka. I słuchajcie, tak jak mówiłem, przeniesiemy się pod ten murek, zobaczymy, czy tam nam troszeczkę tych brań będzie więcej. Tak jak mówiłem, tutaj kolega, co przynęcił, powiem wam, że wyciąga te karpie tutaj co chwilę, także jest to na pewno opcja dla wszystkich was, którzy ogarniają te nęcenie i tak dalej. Ja to, jeśli chodzi o tą grę, no jakoś nie za bardzo jeszcze. Czuję klimat nęcenia. Dobra, idziemy pod tamę. Słuchajcie, już jesteśmy na miejscu, rozstawiony. Tam mam jeden market jeszcze, marker mam postawiony na brzane duch jeszcze z zeszłego roku. Tam jakiś był event, gdzie tam się łowi o te brzany na trupie oczy, czy coś takiego. Chyba z tego Frankenfisha jeszcze. No jak widzicie, przez cały rok za dużo nie robiłem. Rzuciłem 4 grunty. Plus tutaj na spławiczek sobie mały haczyk i czerwone robaczki zarzuciłem, żeby w międzyczasie coś sobie tam łowić. Bo nie wiem, czy te rybki będą brały, czy nie będą brały. O, to już okoń mnie znalazł. Poza tym odciągam te, wiecie, niepotrzebne ryby tutaj w stronę spławika. A na grunt mają brać tylko te, które chcemy. Nie mam tutaj markerów. Jak nieraz popatrzę gdzieś tam na jakieś nagrania, to tutaj jest, niektórzy mają masę markerów, no ale wiem, że mniej więcej w tym obszarze, o, powiedzmy tak jak zaznaczam wędką, gdzieś w tych obszarach, gdzieś ta brzana, gdzieś ten karp powinny występować, więc mam nadzieję, że za chwilę coś się tam uwiesi, że jakieś tam pikania są, więc zobaczymy, czy coś wypicze. wypicze mi rybę. No, postanowiłem przerzucić wędkę i tu akurat na drugie więcej branie, czyli nasza pierwsza rybka. Zobaczymy, czy taka, co trzeba, czy taka, co nie trzeba. Uff, na szczęście taka, co trzeba, młody karp. Także zobaczcie, te haczyki tam 2-0 czy 3-0.
jakoś nie za bardzo go przerażają. O, i widzicie, teraz możemy. Czekajcie, jak to się robiło. Ja to jestem tutaj w tej grze artista. Ustawmy sobie mniej więcej tak zwaną bojkę. No i tutaj już mamy punkcik. Nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce, no ale na razie to jest jedyne miejsce, z której wyszła mi ryba, więc próbujemy, walczymy. Ale pozostałe wędki, poza tą jedną, którą przerzuciłem na tą, słuchajcie, na tę bojkę, tam daleko, daleko chędzie łowiłem z drugiego brzegu w zeszłym roku brzane duchy, no to one są mniej więcej wszystkie w tym samym rejonie, więc mam nadzieję, że za chwilę będą kolejne rybki. Jedynka dosyć mocno piczy i wypikało. Dobra, mamy rybkę, zobaczymy, czy taką, jaką chcemy. Jest, już widzę, że to jest karp, także mamy dziewiątego karpia. No, a nie, brzana pospolita, to jeszcze lepiej. No, nowy rekord, bo ja tutaj na tym tybrze bardzo mało łowiłem. Kiedyś na innym kącie. Takim kiedyś, a na tym, które teraz gram, no to tutaj zaglądałem tylko jakieś z okazji eventu, jak trzeba było coś zebrać albo... No w sumie zebrać się do eventu potrzebne rzeczy i tylko chyba tyle, nie? Bardzo mało. Ale trzeba nadrobić, bo to jest fajna mapa, ona mi się podoba wyglądowo. No i dobra, widzimy się przy następnej rybie. No ale to mielibyśmy za dobrze, jakby się tylko trafiały ryby eventowe. Karaś pospolity. Hak 2-0. Nie, no nie przeraził go ten haczyk. Może przekonajmy się, czy po paru rybach... A, nie przewinę czasu. Dobra, nie było tematu. Ej, czwóreczka. Czwóreczka wypiczała mi rybę. Jest to karp, także jest ok. 10 z 20. No to jesteśmy, jeśli chodzi o kulki ciasta trwałego na półmetku. No i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zdążę dobrać się do tych dwugłowych węgorzy. Tam dorzuciłem jeszcze spławik, słuchajcie. Też na tą przynętę. Zobaczymy, może te szanse zostaną zwiększone, więc będzie tych rybek trochę więcej. O, chyba coś na spławiku bierze. Też może poczekamy, może będzie na żywo. Chyba, że to jak coś tam mnie tam po prostu denerwuje. Chociaż nie, siadło. Siadło i na gruncie też. O, jakby takie tempo brań było. I były to takie ryby, tak jak teraz, no to byłoby super, to zaraz byśmy kończyli. Ale pewnie zaraz mnie coś sprowadzi na ziemię, jakiś pewnie sum albo kolejny karaś. Ale jak na razie mamy farta, dobrze, bo tak mam wymierzone, że tutaj tych kulek ciasta, no mogę się pomylić raz. Brania tak się pojawiają, kurde, falami, przecież 2-3 brania. Później długo, długo nic. Później znowu 2-3 brania, długo, długo nic. Spławik przed chwilą coś tam zapikało. Myślałem, że już następuje branie, a tutaj jednak mnie coś tam troluje. Chociaż on trochę tak chodzi, nie? Ale spokojnie. Niech weźmie ta ryba, która ma wziąć. I mam nadzieję, że to jest ta ryba. Tak, na szczęście tak. To człowiek, kurde, no słuchajcie, no każda kulka kosztuje, więc ta niepewność jest, jak coś się wyciąga, nie? Jakby to mówię, z tych kółek bardzo mało wypada. Jeden, dwa, trzy, chyba trzy to najwięcej, co dostałem. Na ogół jeden, nie? Także, no słuchajcie, nazbierać, nie wiem, 20 kulek z tych jak to się nazywa? Sterów, tak? Ze statku, no to jest praktycznie niemożliwe, nie? Nawet codziennie biegając po tych mapach. Okej, kolejne branie, zobaczmy co tym razem. Powiem wam, że tak w międzyczasie sobie czytam forum tam na Steamie i jest dużo osób niezadowolonych z tego eventu, głównie przez ten właśnie system, że ograniczyli bardzo sporo ilość map, na których można zbierać te przynęty. A ilość właśnie tych przynęt, które wypada, jest też bardzo minimalna i to też się bardzo ludziom nie podoba, bo to jest taki tak zwany skok na kasę, jak to określają. No mówię, ja może jakbym grał i tam coś dokupywał regularnie, no może też bym miał takie odczucia. Na razie po prostu sobie postanowiłem pograć na tyle, na ile dojdę.
Chociaż już w tym momencie wiem, że no, że w tym roku całego jakby tego quest chaina się nie uda ukończyć, no bo będzie mnie blokowało Kongo w tym momencie, a też nie wiem, czy te 2400 monet, które posiadam, no to pozwoli mi na zakup wszystkiego, no bo jak to ma tak wyglądać, że faktycznie tych przynęt jest mało, a drogo, no to może być, że będzie ciężko. W ogóle a propos karpi, możecie dać mi znać w komentarzu, jeżeli oglądacie, jesteście graczami Fishing Planet, albo ogólnie lubicie sobie pooglądać tego typu gry, dajcie mi znać, żebyście na przykład nie chcieli takiej wyprawy na karpia. Możemy, ja mam te Weeping Willow odblokowane, możemy zabrać trochę fiderów, połowić na naturalne przynęty, możemy zabrać ze dwie karpiówki, połowić na te kulki i tak dalej, więc jest jakaś tam zawsze opcja. Może przy okazji nauczę się tego nęcenia. Tylko no, dajcie znać, czy byście chcieli takie karpie z Fishing Planet zobaczyć, nie tylko z Fisher Online czy z Russian Fishing, ale zobaczyć też, jak to tam kurde, już mi się te nazwy mylą, Fishing Planet, co ma do zaoferowania, jeśli chodzi o karpiewanie. A ja czekam cały czas. Pięć rybek, słuchajcie, pokażę wam już ostatnią, nie będę was przynudzał każdą rybą, także złowimy ostatnią i przejdziemy wtedy do kolejnego etapu już misji. O, czyżby brała nasza ostatnia rybka? Zaraz się przekonamy. Słuchajcie, wyczekałem w końcu tą 20. Bardzo wolno te brania następują i... Poczekamy jeszcze trochę. Ale po chwili poprawił spławicza, jak dosłownie jak przerzucałem tą wędkę, na której był karaś. I czy teraz jest 20? Jest 20, słuchajcie. Czyli mamy tak, mamy te 33 ryby złowione. Mamy słoik krwi i teraz musimy o północy wlać krew do tej i te zepsute wino do tej studni. Dobra, czyli teraz tak, słuchajcie, szybka akcja. Spadam po łódkę. Lecimy po łódeczkę, przenosimy się tam pod tą siedzibę. No i przewijamy czas na noc, tak żeby wlać te wino i już móc dostać tą przynętę, którą będziemy atakować do węgorza. Mam nadzieję, że teraz już się uda sporo szybciej. Znajdujemy się w tym strasznym dworze, 12:00. Słuchajcie, wlewamy krew i zepsute wino do studni, a w ramach jakby kolejnego etapu, świetna robota, żaden potwór nie może oprzeć się twoim umiejętnościom, dostajemy 3 płaskie wahadłówki z labradoru, 28 gramów, 6,0 i teraz słuchajcie, kolejna etap, jakby kolejny już etap kończący chyba tą misję. Starożytne amfory z zatopionego statku pozostały rozrzucone wzdłuż brzegów rzeki po katastrofie. Biada temu, kto weźmie amforę, natychmiast pojawi się potwór strzegący swojego przeklętego skarbu. Legenda mówi, że aby złamać klątwę Syreny i uwolnić duszę marynarzy, wszystkie węgorze dwugłowe zamieszkujące te wody muszą zostać złapane. 3 monetki za to. No, nie wróci nam to nawet w małym stopniu inwestycje, jakie poczyniliśmy, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, widzimy się przy pierwszej amforze. Ok, słuchajcie, zbliżamy się do pierwszej amfory. Wędka w dłoń. I gdzie tego dziada możemy się spodziewać? Chyba więcej jest śmiałków, którzy na niego polują. Dobra, rzućmy przed siebie, zobaczymy, nie? Na razie jeszcze nie widziałem, żeby coś skakało. Jakieś tylko takie szumy, nie szumy, dziwne dźwięki. Ale nic tutaj z wody nie wyskakiwało, żeby nam zasugerowało, gdzie możemy... O! Dobra. Chyba wiemy, gdzie szukać dziada. Kurde, jeszcze muszle żeśmy złapali z brzegu, z tego z dna. Słuchajcie, on gdzieś tutaj się kręci. Pierwszego postaramy się tak złapać, wiecie. O, ewidentnie gdzieś tutaj. Przywali czy nie przywali? Oj, kurde. Teraz z moim szczęściem, to teraz ja będę same...
same jakieś syfy z dna zbierał, a węgorz szaleje. Czekajcie, rzućmy trochę dalej, może bliżej dna go poszukać. A nie no, on mi zaraz do łódki wpadnie. Kurde, bierzcie, chłopie. Myślałem, że jak już przetrwam te karpie, to już teraz pójdzie. Wiecie, pójdzie już z górki. Dobra, bo przerwałem nagranie, bo myślałem, że będę musiał czekać na branie, ale jest chyba pierwszy węgorz dwugłowy, słuchajcie. Sprzęt mamy dosyć mocny, to jest tam wędeczka z Amazonki. Powinna sobie poradzić tutaj z tym bydlakiem. Takich bydlaków złowić musimy sztuk 5. Powiem wam, że ta rybka trochę pary w sobie posiada, ale już chyba będzie na brzegu i będziemy mieli pierwszego złowionego, znaczy na łódce. Jest pierwszy, węgorz długowy, 31 kg 200. To jakiś duży się trafił, bo widziałem, że niektórzy wyciągają takie w okolicach 25. Czekajcie, rzućmy okiem, jak on tutaj wygląda. Okej, okay, zróbmy sobie print screena na miniatureczkę. Okej, okay, całkiem śmieszna rybka. Ale nie ma czasu. Słuchajcie, lecimy po następną. Okej, jesteśmy przy kolejnym miejscu. To tutaj zaraz za murkiem była kolejna ta amfora do zebrania. Jeszcze się tutaj węgorz nie ujawnił, więc nie wiemy, gdzie go szukać. Więc rzuciłem na razie. Okej, dzisiaj było w dobrym kierunku. No to czekamy na branie. Mam, że mimo, że on wyskakuje z wody, mniej więcej wiemy jego lokalizację, to nie wiem, czy to jest ze mną coś nie tak, czy z tym węgorzem, ale no też nie chcę tak brać za pierwszym razem. Okej, okay, jest, pod samymi nogami wziął. Słuchajcie, już myślałem, że kolejny rzut będzie bez powodzenia, ale udało się. Troszkę wyjeżdża, ale ten chyba nie wydaje się aż taki duży jak ten poprzedni, który nam się trafił ponad 30 kg. Tutaj może ta walka będzie trwała sporo krócej. Mam nadzieję, bo w sumie jeszcze musimy poza tym złowić trzy takie okazy. Tak, ten chyba ewidentnie jest słabszym przeciwnikiem. Albo my się już zrobiliśmy lepszym wędkarzem, słuchajcie. Staram się go podpompować do powierzchni, żeby zaczerpnął świeżego powietrza, a nie stęchłego, podwodnego. I zobaczymy, co tutaj. Chociaż tutaj, kurde, cały czas toczy walkę. Może lepszą opcją by było nie opuszczanie kotwicy, tylko próba jakby płynięcia za nim, może by to szybciej go zmęczyło. No, przy następnym węgorzu spróbuję tą metodę bez opuszczonej kotwicy. Zobaczymy, czy będzie to szybszą metodą. Ale ten już chyba będzie nasz. Tak, już ewidentnie wychodzi coraz częściej do powierzchni. Jeszcze tam coś potrafi szarpnąć, ale już chyba wie, że z nami nie ma szans. Słuchajcie, mamy drugą sztukę na brzegu. 27,800. Tak myślałem, że jest mniejszy niż ten poprzedni, ale i tak, kurde, dał popalić. Spróbujemy bez kotwicy. Lecimy w następne miejsce. Na szczęście te miejsca od siebie nie są jakoś mega daleko oddalone, więc trzecie miejsce jesteśmy dosyć szybko. Tu mamy, będziemy mieli, przed nami będzie kolejne miejsce i chyba piąte jest gdzieś tam za tą wyspą, więc czekamy, aż węgorz się ujawni. Ale póki jeszcze się nie ujawnia, to robimy pierwszy rzut taki na wyczucie. Czy on będzie przed nami, czy za nami. Teraz próbujemy, słuchajcie, łódką bez kotwicy. Zobaczymy, czy szybciej nam się uda tą walkę z nim wygrać. O dobra, tu jest dziad. Okej, będę wiedział, gdzie go szukać. Powiem wam, że wziął praktycznie pod samą łódką i tak czy też udało nam się wyciągnąć go praktycznie w sekundę. Słuchajcie, 28 kg, ale walka trwała sekund 3. Przy okazji level 72. Blokowaliśmy trochę tutaj jakiegoś sprzętu. Fajnie, jak zwykle zostaw pieniądze w naszej grze.
Dobra, płyniemy do następnego miejsca. Tu sobie elektrykiem podpłynę, to jest bliziutko. Znajdujemy się przy czwartym miejscu. Jednak użyłem silnika, bo wydawało się tak blisko, a jednak ten elektryk to nie nadaje się do pływania gdzieś na dalsze dystanse. No i czekamy na znak od węgorza, gdzie on tutaj... możemy się go spodziewać. Słuchajcie, no na razie zapowiedział swoje przybycie dźwiękiem. Jeżeli będzie, trafimy akurat, że będzie gdzieś blisko nas pod łódką, to może i z czwartym sobie poradzimy bardzo szybko. Słuchajcie, wydaje mi się, że ten moment... Okej, praktycznie jesteśmy na jego żerowisku. Słuchajcie, ten moment z węgorzami, wydaje mi się, że jeżeli dysponujecie odpowiednim silnym spinningiem, no to jest to najszybszy tak naprawdę moment z tej całej misji. Dużo dłużej zajmuje złowienie tych ryb niż tych węgorzy, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy to przez to dziwne ustawienie łódki, że praktycznie ja stałem na tym miejscu, z którego on wyskakuje, czy coś jest nie tak z tym czwartym węgorzem, no ale kurde, rzucamy w tym miejscu, gdzie on tutaj buszuje i... Dobra, nie ma tematu, wziął. Tylko wysadził, wystawił tą swoją paskudną głowę, jedną z dwóch, na powierzchnię, żeby nam się pokazać. No, na pewno nie będzie tak łatwo jak z tym poprzednim, który wyszedł z walki, ale tutaj zobaczcie, wydaje mi się, że łowienie bez tej kotwicy przyspiesza sprawę bardzo szybko, albo ten jest taki mały. Nie, zobaczcie, 30 kilo, także polecam łowić bez kotwicy. Słuchajcie, dopłynęliśmy do ostatniego miejsca. Zebraliśmy tą ostatnią amforę i no, czekamy na znak sygnału od węgorza, gdzie on tutaj się ukrywa. A na pierwszy rzut wykonam taki gdzieś tutaj niedaleko. Ale zaraz powinien się zjawić, bo tutaj mija zawsze chwila pomiędzy tym, jak zbierzecie tą amforę, a zanim on da o sobie znać. Na szczęście to wszystko jest bardzo blisko siebie, więc zajmuje dosłownie chwilę, żeby między tymi miejscami się przemieszczać. O, dobra, mamy go. Mamy go. Tym razem nie zawył dziko, tylko po prostu wyskoczył nam z załódki. Ale wiemy, że on już gdzieś tutaj się w tej okolicy kręci. Przed chwilą miałem dziwną sytuację, bo ten węgorz znowu się wysunął, tak jakby miał branie i w tym momencie nastąpił zaczep, także zamiast węgorza wyłowiłem jakieś glewiki, ciemny glewik. Ale mam nadzieję, że teraz już będzie następną rzeczą, którą wyciągnę z wody, będzie ten węgorz. Wiecie, mnie zaraz coś mi się stanie. Krótko mówiąc, podupi mnie zaraz. No, dziad się schował w takim miejscu, że praktycznie każdy rzut to jest jakaś muszla, jakieś glewiki, a węgorz tylko wyskakuje i się z nas śmieje, nie? Zaczep za zaczepem. No dawaj, dziadu. W końcu po 40 tysięcach prób udało nam się złowić tego ostatniego węgorza. Znaczy, mamy go na haku, ale to już kwestia wyłowienia, to jest chwila, moment. Ten jeden zabrał więcej czasu niż cała czwórka razem wzięta. Ale to przez te zaczepy. Dobra, mamy go. Okej, również ma 30 kilo. I teraz słuchajcie, ostatnim już takim widzę etapem jest po prostu podpłynięcie pod ten statek, by uwolnić te dusze pożartych marynarzy. Okej, rzymska tajemnica, węgorz dwugłowy zakończona. Otrzymujemy 3 monetki nagrody plus trofeum. No i kolejną etapem w evencie jest skandynawska tajemnica, Drakar Widmo. Misja toczyć się będzie na jeziorze Sander Baggersee, także tu jeszcze jesteśmy w stanie ją wykonać. Dobra, tyle jeśli chodzi o mnie. Trzymajcie się, do następnego.